Przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Minecrafta, ale dzisiaj razem z Szakiem oraz JJ-ką będziemy latali na nietoperzach. Wyjazd mi stąd, już! Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecrafta, gdzie jeździmy na różnych stworzeniach, zostawcie łapeczkę w górę. 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny zwariowany odcinek, może następnym razem będziemy jeździli na Iron Golemach. Wy oczywiście dajcie też sami znać w komentarzu, jakie moby chcielibyście zobaczyć najchętniej w następnym odcinku, a my, moi drodzy, dzisiaj postaramy się odnaleźć diament, nie schodząc z nietoperza. Patrzcie, co my tu mamy. Wow, wypożyczalnia. Wypożyczalnia nietoperzy. A ty, JJ, nie widzisz z daleka? Tak blisko podeszłaś? Nietoperzy. Okej. No nie gadaj, że te nietoperze latają. O, jest właściciel. Dzień dobry, panie villagerze. My chcieliśmy wypożyczyć te nietoperze. Ja tego czerwonego bym chciał. Czy one latają? Ale oczywiście na zniżkę szkolną, studencką i do tego debet. Jeszcze. Debet jeszcze. Na kredycik, bo nie mamy diamentów, a jak zbierzemy, to najlepiej obiecujemy. To niech pan jeszcze nam dopłaci, żebyśmy my... O tak, proszę pana, my jak zbierzemy w dzisiejszym odcineczku diamenty, to panu zapłacimy, dobra? Co on chce za to? On chce tylko papier. Żartowałem. Dobra, to oddamy mu diamenty, nie? Dobra, Szaku, wal mu bombę i kradniemy, szybko, go. Dobra, go, dostał bombę, skakuj na nietoperza. Co jest? Wow, to leci. Szaku. Latać na nich. O, bracie. O, chłopie. Zobacz, jak ja latam nietoperzem. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Ryba na nietoperzu i ja dziękuję. JJ, a weź do mnie słońce podleć, bliziutko. Coś z tym sprawdzić. Szaku, chodź do mnie. Albo ty, Szaku. Czekaj. A gdzie ty jesteś? No, co? Mam cię na lince, o nie, gościu! Zobacz, Szaka koluje! Szaka... O, zerwała się smyczka! Słuchajcie, mordeczki, mam challenge cały dzień na nietoperzu. Nie możemy z niego zejść i musimy zdobyć diamenty. Co wy na to? To będzie coś kozackiego. Robimy to. Szaku, patrz, z przodu mam jakieś drzewko. Dawaj, od razu je zrąbiemy i zrobimy pierwsze przedmioty. Dobra, zaczynamy. O nie, jak długo się ręką kopię? Jak pod wodą. Pomogę, pomogę. Mamuniu, dobra, dawajcie tą środkową pierw, kłodę. Okej. Później tą na dole, później tą u góry. A few moments later. Much later. Dobra. Much later. Ja zebrałem, okej, wy rąbcie dalej, ja robię crafting od razu. Dobra. Tutaj, cyk. Kolejny zleciał. Stawiam crafting od razu w tym miejscu, przyda się, nie? Ta, przyda. I Szaku, co robisz od razu? Zrób może pierw siekierkę. A nie kilof? W sumie kilof, dobra, kilof, okej. Kilof, później siekierkę kamienną zrobimy. Okej, a będziemy mieli na kilof tyle? No jeden starczy, no patrz, masz już trzy. Jezu, dobra, jak powoli okay. To idzie. Cyk, cyk. To weź, zrób i my będziemy kopieć. Dobra, wiem. Może nam rąbać drewno, a nie tak sobie stoisz tam. Koniu? No, koniu. Dobra, mamy tak, siekierkę i kilof. Szaku, rzucam ci kilof, ty się zajmij drewnem, a ja jeszcze polecę, zetnę jakieś drzewko. Kamieniem. Ja polecę, zetnę jakieś drzewko. A JJ-ka mogłaby zabić tą owieczkę, bo potrzebujemy też jakieś jedzenie, co nie? No, przydałoby się. No dobra. No trzeba, trzeba, obowiązkowo. Będzie przed tobą pewnie uciekała. Nietoperza. Dobra. Nietoperza. Dawaj, wlatuj, nie mogę wlecieć. Głupie liście, wybrałem najgłupsze drzewo, jakie jest na mapie. Brawo, Faral. Nie mogę zejść niżej. Koniu nie bijemy. No to musisz znaleźć jakąś kopalnię. Tam jest gdzieś kopalnia koło wioski, z tego co widziałem. Dobra. Dawaj, polecimy tą od razu. Mam już drewno, więc więcej nie potrzeba. Zszedłem. Dobra, już. Zrobię z ciebie kebaba. Dobra, mam 5 kamienia. Z owieczki? Dobra, no lecę. Jest Szaku. Okej, Szaku. Weźmy ze sobą jeszcze crafting i lecimy do jakiejś kopalni, bo musimy zdążyć przed nocą, bo jestem mega ciekawy, jak my sobie poradzimy w nocy latając na nietoperzach. Dobra. Ja mam 8 kamienia, czekaj, będzie 9 zaraz. Ja mam 5 mięsa. Dobra. Dawajcie, lecimy. Tutaj gdzieś była jakaś kopalnia, z tego co mi wiadomo. Jest, jest kopalnia. Okej. Gdzie masz? Tutaj. Zapraszam. Jak wy cudownie wyglądacie, no nie mam pytań. Gdzie węgiel? Tutaj, w takiej dziurce małej. W takiej małej dziurce? Aha! Wow! A to jest jakaś kopalnia? Nie? Crafting postaw, zrobimy tego. Dobra, stawiam craftinga. Kilofik jestem kamienny. Za wysoko, czekaj. Nie mogę, muszę podlecieć. Dobra, jest, udało się. Dobra, czekaj. Gdzie ten crafting? Nie, no masz w ręce, co ty? Okej, dobra, bo coś mi się zbugowało. Świruj powianka, tak? Dobra, nie, DJ, anulowałaś mi kopanie.
Co? JJ, no. Nie lataj tak na tym nietoperzu tutaj. Masz parę patyki? Mam. To mój nietoperz ma ADHD. Proszę. Proszę, patyczki są. Ja lecę zobaczyć w sumie... Jaki kilo robisz? Kamienny? Jeden czy dwa masz? Kamienny. Wiesz co, jeden chyba. Potem żelazo zrobimy. Dobra. Ja jestem netoperek. Ty jesteś netoperek? Wy możecie teraz żelaza poszukać w sumie. JJ-ka masz tu jeden kilo. Rzuciłem ci. Dawaj. Rzucam kilo. Jeszcze raz. Hop. Do przodu poleciał. Dobra, jeszcze raz. Tu ci rzucę na ziemię. Masz? Weź sobie go. Dobra. Dobra, wzięłam. Okej, okay, lecimy JJ-ka do tej kopalni od razu nakopać troszeczkę kobla. Tylko zabieram, no, dobra, rozwalam dobra. Crafting i lecimy. Prowadź. Dobra, zawijamy. JJ-ka wziąłaś, nie? Okej. Okay. Jakbym tego villagera tak troszeczkę sobie zrzucił na dół. Zabiłem. O nie! Dobra, niechcący. Mam nadzieję, że to nie był ten, któremu wisimy hajs. Dobra, to jest chyba on. Nie. Słuchajcie. Jest i cobble. Jest i cobble, jest i iron. I stary, i to strasznie dużo go. Możesz JJ postawić od razu stół rzemieślniczy, żebyśmy mieli na czym zrobić. I potrzebujemy jeszcze kobla na piecyk, co nie? Żeby przepalić. Dobra, ja mam już 10 kobla, lecę. Ej! Do was. JJ! Sorry, ale ostrożnie. Nie dobra, kumam. Siemanko. Elufka, gdzie ty jesteś? A tu już jesteś! Jak ty szybki gościu. No a co, marchewka pod ziemią, nie? Tak, marchewka czuje się jak ryba w wodzie pod ziemią. Tak bym powiedział nawet. Ja się też czuję jak ryba na nietoperzu. Ale się długo ten węgiel kopie. Co tu się dzieje? Szaku, jeszcze brakuje mi kobla. JJ-ka, rzuć kobla. Ile macie kobla? To ja mam. Rzucę. Mam dwa, rzuciłem. Okej, okay, to już to skopię, już to skopię. JJ-ka zabrała. Dobra, JJ-ka wszystko kradnie w tym odcinku, no nie mam pytań. Ewidentnie. Ewidentnie, dobra, mamy kilof. Kozak, JJ, nie mam się. Rzucam ci kilof. Rzucam ci kilof, JJ. Kamienny, podniosłaś? Dobra. Nie. Rzucam ci jeszcze raz. Uważaj! Uważaj na głowę, bo można się uderzyć. Dobra, mam. Dobra. O, teraz to idzie ten węgiel. Szaku, ile masz już... Ile już masz ironu? 4. Dobra, ja zbieram na piecyk teraz. JJ-ka, pomóż mi kamień kopać. Jest piecyk już? Dobra, to ja wrzucam w niego stary. Wow, i nawet węgiel w nim jest. Kurczę, popsułem. Popsułem, bo zabrakło drewna. Lecę po drewno jeszcze, szybko. Dobra, leć. W ogóle zwróciliście uwagę, że macie po prawej stronie życie waszego nietoperza? Ciekawe, czym taki nietoperz się żywi. Może szczurami? Mogłem żywić nietoperze. Szczurami? Nietoperze? Nietoperze krwią. Mój w ogóle jest taki czerwony, zobaczcie na jego oczy. Zobaczcie na mojego wampira oczy. No. Wow. No twój przypomina wampira. Mój przypomina wampira jak nic, jakby dopiero co się krwi opił. Dobra. Dobra, mam żelazny kilof, także... Zrobiłeś już? To pięknie. Tak. Słuchaj. Ja mam też zrobić, masz patyki? Mam patyki, rzucam ci. Właśnie byłem po to. Dobra, super. Potrzebujemy miecze, Szaku, bardziej. Mi nie rób kilof. Kilof się jeden przyda, tylko tobie. Bo potrzebujemy dobra, nakopać diamenty. Na ciebie, dla JJ-ki. Ja będę tak, kopał, walczyć. Tak, my będziemy walczyli, to będziesz kopał. Dobra. Słuchaj, JJ, to może... Okej, okay. Rzucam JJ-ka. Słuchaj, zróbmy tak, Szaku. Zanim udamy się do kopalni, to polećmy jakąś baraninkę, krowy zabijmy na nietoperzach. Tego dobra. Jeszcze nie robiliśmy. Okej, okay, bo przyda nam się jakieś jedzonko. Daj do góry, daj tutaj, za tobą. Dobra, krowa raz. Wow, chodź tu, głupia krowo. Jedzonko dawaj mi ucieka, ją. Dawaj. Ach, kilofem. Pięknie, o, dobra. Pierwsze krowy za płoty. Boże, na konia tylko. Druga. Idę po kolejnej. Koń jedzonka nie daje. Co to? A tu konik sobie leży. Ojo. Ale szybko padła, o kurcze. Ta, na dwa hity. Zobacz, nie dość, że szybko padają, to jeszcze nasz nietoperz się opije krwi trochę. Wow, trzy krowy. Chodź tutaj. Dobra, pięknie. Pomagam wam. Dawaj. Ile macie steków? Ja 4 już. Ja 2. Noc się robi, Szaku. Robi się noc. Dawajcie jeszcze po jakiejś krowie zabijemy. I trzeba będzie uciekać. No jestem mega ciekawy, jak wygląda noc z góry latając na nietoperzu. To jest coś cudownego. Ale białe, ładne tutaj. Chodź tu, krówka. Dobra, pięknie. Okej, Szaku, masz piecyk? Tak, jest na dole został tam. Można podlecieć. Dobra, wracam do was. Wow. Ale patrz, ale jest czemu... jasno. Ta noc jest taka jasna. Jakie ładne różowe niebo. Też mam takie ładne różowe. Czekajcie, raz czy my... Raz niebieski. Czy my przypadkiem dzięki tym nietoperzom nie widzimy lepiej w nocy? Co? Chyba tak jest. Ależ to jest. Dobra, słuchajcie. To może tak, postawmy sobie tu piecyk. O, nałóżmy tam węgla. Ile macie? Wkładajcie od razu surową wołowinę. 13 sztuk, wow. Dobra. Czekajcie.
Słuchaj, jeszcze... Ja wam oddam mięso, bo ja nie wiem, jakie mam... Wsadź do piecyka po prostu. Dobra, ja wezmę w takim razie. Jak ja, chłopie, od razu mam buty nie, zrobione. Jak ja sobie buty zrobiłem. Uwaga, pająk na dole. Zaraz go można uwalić. Macie skórkę jeszcze z... Pająk zdrapuje się do nas. Ciach go w łeb. Pyk. Mam 6 skóry. Pyk. Wow! Nie bij mojego nietoperza i mnie! Co ty, gościu, myślałeś? Nie, spadłem! Nie! Szaku wskakuj na nietoperza, co ty? Wow. Dobra, ginie. Łatwiutko. Zapomniałem. Są też szkielety. Ciekawe, czy nas widzą. Ja podlecę do niego, podenerwuję go trochę. Wow! Dostałem! On nas widzi! Nie, on z nas strzela! To nie, szaku, nie we mnie! Nie we mnie! Masz kamie! Uciekam. Dobra, pojedynczo. Dobra, ja zjem sobie. Mam mało życia, mam mało życia. Tak jest, ja też wracam do piecyka. Muszę wołowinkę zjeść. Muszę zjeść wołowinkę. Mój nie, to już ma tylko 4 serduszka już. Mój też 4. JJ-ka zajadę. Deszcz jeszcze pada, no nie wierzę! Nasze skrzydła zamokną i nie będziemy mogli latać chyba. Nie, dobra, na szczęście jest wszystko w porządku. Idzie ten szkielet! Bije go! Bije go! Wolim! Pająki! A! Uciekam. Jeszcze raz. Dobra, dostał. Kurde, jaka twarda sztuka ten szkielet! Ale dostaję! Nie! Zabiłaś mi nietoperza! Zabiłam! Nietoperza mi zabiłaś! Nie! Nie, najgorzej! Teraz muszę uciekać, muszę walczyć z nimi. Czekaj, ja walczę. Dobra, ja uciekam. Eluwinka. Later that same evening. Zobaczcie, Creeper, dawajcie go podenerwujemy teraz może, co? Dobra. Dobra. Podlatuję do niego. Dobra, szaku, dawaj, wysadzaj go, hama. O, prawie! O, nie poszedł. Uważaj! Wow, było blisko, dawaj jeszcze raz! BUM! Teraz udało się! JJ-ka, twój nietoperz chyba dostał, co? Mój też. Kurczę, najgorzej. Zombiaki. O nie. Odejdź mi stąd, gościu. Odejdź, wypad. Jazda z tobą. Jazda z tobą, koleś. Pomagam. Wow, mocno biją. Lecę do piecyka po jedzonko. JJ-ka, uciekaj, bo zaraz giniesz. Dobra. Jest jedzonko, są 4 bewsztyki. JJ, masz 2. Zjedz. Spider biegnie do góry, uciekaj od razu. Woohoo! Jej! Uciekaj, dej. Dobra, dawajcie teraz do kopalni. Bo faktycznie jeszcze nam te skrzydełka namokną i nie będziemy mogli latać. Lecimy szukać jakiegoś diamencika. Mamy kilo, wszak ty masz kilo, tak? Tak, ja mam. Okej, dobra, uważajcie, żeby nie uderzyć nigdzie głową. Ała. Ostrożnie. Dobra, da radę tu wlecieć? Da radę! Jaka kopalnia kozacka. Dobra. Ej, jakiś nietoperz też tutaj jest, zobacz, taki duży. Wow. Jakiś samotny pewnie. Patrz, nie, jego właściciel zginął w tej kopalni. Dobra, jestem na samym dole. Uwaga, bo tu są zombiaki. Jest iron. Jest skrzynka. Jest jakaś skrzynka? Wow, skrzynka to jakaś. Co w niej jest? Czekaj. Węgiel i pochodnie. W sumie pochodnie nam się tylko przydadzą. Ja pochodnie biorę, wariacie. Raczej nie, nasz nietoperz widzi w nocy, więc niepotrzebne. W sumie one nam są. Dobra. Wow, uważaj, zombiak. Trzeba go wyeliminować. Wow. Dawaj go. No łeb. Ale go zrzucimy do tej dziury, dawaj. Dobra, do dziury, to dawaj, ja podlecę do góry, a tego zrzuć. Dawaj. Kurde. Odejdź, dobra, to ja zrobię. Dawaj. Nie, JJ, cofnij się. Cofam. Nie, nic takiego nie zrobię, nie damy rady, zginę zaraz nie, zginę. Dobra. Nie, ale wiem, o co chodzi. Sensu. Muszę zjeść bewsztyka ostatniego, dobra. Zlatujemy niżej, nie mogłem go trafić. Dobra. Ja już jestem. O! Co my tu mamy? Jak jakieś lazuryty. Zepchnęłam go. Tak, dobra, kozak. Nice. Pięknie, JJ. Wow, jesteśmy już przy skale macierzystej. Rozglądajcie się, w koło, czy nie ma żadnych mobów, niczego. Jest lawa, o nie. Diamenty chyba widzę. Co? Gdzie? Patrz, tam za lawą. Ja nie widzę nic na razie, byku. Musiałbyś się posunąć. Lecieć. Tak, są diamenty! Dobra, słuchajcie. Uwaga, musimy zrobić to po kolei. Nie możemy wszyscy naraz lecieć, bo jak ktoś zginie w lawie, no to będzie przypał. JJ-ka, grasz pierwsze skrzypce, lecisz pierwsza. Czekaj, jej tutaj tą skałę musimy skuć. Żeby nie uderzyła głową, dobra. Lecisz. Masz radę. Wierzę w ciebie, Miśka. Ciśnij. I do góry, spacja. JJ! Najgorzej, JJ-ka. Zeskakuj z niego może. Zeskakuj z niego. Nie, jakiś inny też wpadł w lawę. Dobra, JJ, przeżyjesz to? Poczekaj, nie! JJ-ka spłonęła żywcem z szaku. Dobra, teraz czas na mnie. Oła! Dobra. Czekaj, może wykopiemy to, bo... O, udało ci się. Udało. Cisnę. Tracę życie, co prawda. Co jest? Co jest? Nie! Zginąłem! Nie, dziękuję, nie wierzę. To może ja spróbuję uratować honor. Dobra, szaku, spróbuj ty. Dawaj, kopię! Jest!
Mamy jeden. Spłacisz nasz dług. Tak jest, Szaku. Drugie. Dokonał postępu diamenty. Udało się. Brawo. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić oczywiście łapeczki w górę. Wbijajcie na kanał JJ-ki oraz Szaka. Dajcie znać w komentarzu, jakiego moba byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, na jakim byśmy może polatali, popływali, bądź też pojeździli. Ja już z wami się dzisiaj żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć.